Cześć, witam wszystkich z pięknego Mazurskiego Jeziora. Narzekaliśmy na pogodę, że jest za zimno, no to teraz jest za gorąco. Nigdy ludziom nie dogodzisz, jak widać. Ale spróbujemy dzisiaj coś złowić. A okazja jest fajna, bo dostałem właśnie do testowania nowe gumy Rage'a, które się nazywają Floating Creatures UV. Jak sama nazwa wskazuje, są to gumy pływające i to nie jest ich jedyna cecha szczególna. Mam tutaj cztery nowe gumy z tej serii. To się nazywa Crayfish, czyli rak. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo fajna imitacja raka. Swingball, taki robalek z kulką na ogonie, która powoduje, że ta akcja, że ta gumka rusza się w bardzo nietypowy, charakterystyczny sposób. Zwłaszcza prezentowana odpowiednio, o czym za chwilę powiem. Shovel Shad, rybka z łopatokształtnym ogonkiem, o takie coś. I kolejna gumka nowa z tej serii to jest Funky Worm. To jest taki typowy robal z rozczapieżonym ogonkiem na końcu, tak? Takie ma, tylko ma choineczkę z cienkich takich kawałków tego silikonu. Czym się charakteryzują te gumy oprócz tego, że te wszystkie kolory są UV, czyli aktywne w promieniach UV i są pływające. Oprócz tego muszę powiedzieć, że dość sporo cech, o których warto wspomnieć. Tutaj mamy do czynienia z paroma fajnymi sprawami. Po pierwsze, w przypadku tego swingbola cała powierzchnia jest taka jak jest trochę, tak? Więc mimo że gumka jest dość niewielka, to znaczy ma profil dość smukły, to tutaj te kolce powodują, że ona się wydaje większa, plus bardzo fajne na pewno powoduje zawirowania pod wodą. Także to dodatkowo na pewno prowokuje ryby. W przypadku tego crayfisha za to jest naprawdę świetnie odwzorowane detale żywego raka, plus te szczypce w kształcie takich płetewek powodują, że one fajnie tak falują, pracują na boki też. W trakcie opadania i w momencie, kiedy prezentujemy statycznie tą gumę, to ona naprawdę rusza się od najdrobniejszego ruchu szczytówką wędziska. No i Funky Worm, który jakby być może nie będzie tutaj budził największego zaufania, bo w Polsce, w ogóle w Europie mało kto używa tego rodzaju gum, ale mogę wam powiedzieć, że w Stanach jest to jedna z najbardziej popularnych gum. Zarówno z takim ogonkiem rozczapieżonym, jak i całkowicie prosty taki, no patyk w zasadzie. One są świetne naprawdę nie tylko na basy, bo głównie na basy one są dedykowane do połowu basów, ale również do połowu okoni i sandaczy amerykańskich, więc jestem pewien, że u nas też zadziałają. Odpowiednio zaprezentowane. Warto też wspomnieć, że opakowanie tych gum, wszystkich czterech, o których wspomniałem, jest zrobione w trochę bardziej nowatorski sposób. To znaczy wiecie, że gum się raczej nie wrzuca do pudełka, nie jest skazane mieszanie kolorów szczególnie, żeby się nie sklejały, żeby nie przechodził jeden kolor w drugi, chyba że ktoś ma taki pomysł. Więc tutaj możemy je trzymać w takim opakowaniu, bo ono jest wielokrotnego użytku. Dość prosto się je otwiera. Trzeba odedrzeć tutaj taki kawałeczek tej torebki. Wyciągamy pudełko i tutaj mamy wszystkie gumy, możemy po łowieniu schować, nic się nam nie sklei, nic się nam nie odbarwi i tak dalej. Także to myślę, że to jest też dość ciekawy pomysł. Myślę, że też istotne jest, żeby pokazać, że ten materiał jest dość specyficzny. Nie tylko pływa, ale również jest bardzo wytrzymały na rozciąganie, co akurat samo w sobie nie jest może takie istotne w przypadku połowu ryb drapieżnych, ale dzięki temu, że ten materiał jest tak rozciągliwy, taką ma dużą wytrzymałość, właśnie te gumy są bardzo odporne na zniszczenie. To znaczy nawet ponacinane kilka razy przez zęby szczupaka będą dalej się trzymały w tak zwanej kupie i nie będą odpadały, tak, że można w przypadku tradycyjnego silikonu zwykle po jednej, dwóch rybach to już jest po prostu takie rzeszoto, że albo trzeba kleić na gorąco, albo cyjanoakrylem, no albo po prostu wyrzucić gumę. Tutaj jestem pewien, że ta guma wytrzyma dwa razy więcej brań, szczupaków niż tradycyjny silikon. Tak więc myślę, że warto się nimi zainteresować, zwłaszcza, że mamy
cztery modele, każdy jest w dwóch wielkościach, 7 i 9 cm, każdy jest w sześciu fajnych kolorach. Te kolory, myślę, że znajdą, każdy z tych kolorów znajdzie swoich fanów. Każdy znajdzie taki kolor, który będzie odpowiadał jego połowom, jego wymaganiom odnośnie gatunku i łowiska. Pewno jesteście ciekawi, jak zbroić te nowe gumy Rage'a. Co prawda na każdym opakowaniu, o którym już wspominałem, jest taka krótka ściąga. Są pokazane trzy sposoby zbrojenia gum. Takie najbardziej popularne. Może akurat jedna z nich, czyli Texas Rig, nie jest taka popularna u nas. Ja na to nie łowiłem, więc nie będę się wymądrzał. Ale na pewno spróbuję tutaj trzech rodzajów zbrojenia. Co najmniej trzech, właściwie to czterech rodzajów zbrojenia, które używam i myślę, że w zupełności wystarczają do obłowienia wielu miejsc. Zarówno pod kątem sandaczy, szczupaków, jak i okoń. Pierwszy to jest najbardziej tradycyjny główka jigowa. Tu jest akurat dość duża główka jigowa. I Amerykanie nazywają ten system Ned Rig. To jest takie łowienie szczególnie używane przy gumach, które dość mało pracy same z siebie wykazują. To znaczy bez ogonka, tak jak mają ripery, czy bez ogonka, tak jak mają twistery. Taką gumą się łowi bardzo agresywnie przy dnie, uderzając nią główką o dno. Główka wzburza takie tam jakieś cząstki muł i to z reguły prowokuje okonie, które są w większej odległości albo sandacze do brania. Także główka jigowa tradycyjna oczywiście może być mniejsza, to jest dość duża, raczej na duże ryby. Drugi sposób, który ja używam bardzo często, to jest wkrętka rajdżowska z króciutkim przyponikiem i potrójną kotwiczką. Trzeci, bardzo dobry, szczególnie właśnie do tego raka, który polecam, to jest hak offsetowy. Trzeba powiedzieć tutaj, że wszystkie te gumy mają na grzbiecie taką szczelinę, która pozwala schować tutaj ten grot haka w gumie. To nie zawsze jest bardzo ważne, ale tam, gdzie jest dużo zaczepów, wielokrotnie pomaga uniknąć sporej ilości tych zaczepów. Więc czasami można to oczywiście ten haczyk wysunąć bardziej lub mniej, albo go wręcz schować. Tylko wtedy trzeba pamiętać, że zacięcie musi być fest, takie z dwóch rąk. Raczej to się stosuje przy łowieniu sandaczy w karczach. No ale jest hak offsetowy, oczywiście odpowiedniej wielkości. Do tego raka mamy haki takie tej wielkości. Rage ma różnej wielkości haki offsetowe. Bardzo dobre, polecam, ostre i trwałe. I z przodu jest czeburaszka, tak? Różnej masy. Tutaj mamy 8 metrów, więc ja sobie założyłem 8 gram. Być może, że troszkę za mało, ale to zależy też od aktywności ryb. Ten sposób prezentacji, zwłaszcza jeśli guma jest pływająca, tak jak wszystkie te gumy, powoduje, że mamy w ogóle mało zaczepów. Kontakt z dnem ma właściwie tylko główka i można tego raka ciągnąć po dnie, imitując klasyczne poruszanie się raka i często na okonie to jest rewelacyjna metoda i wystarczająca. A można też delikatnie podszarpywać, także powodować taki ruch płynny nad dnem, sinusoidalny, można tak powiedzieć. Raczej nie, tym ja tak nie łowię w każdym razie, nie szarpiemy bardzo mocno wysokich podbić z czeburaszką, raczej staram się to robić płynnie. Do szybkiego łowienia, do ostrych podbić będzie raczej bardziej skazana ta klasyczna główka jigowa. No i trzeci rodzaj zbrojenia, do którego właściwie wszystkie te gumy, może najmniej raki, ale wszystkie trzy są właściwie stosowane i wymarzone, jeśli chodzi o kształt i pracę. To jest system, który się nazywa dropshot, na pewno znacie go. Tu sobie właśnie przygotowałem klasyczny zestawik do dropshota. Nawiasem mówiąc, będę testował nową wędkę Rage'a z serii Prism dropshot 25 do 21 gram, więc akurat pasuje. Cienka plecionka, przyponik z fluorokarbonu 0,28. Ciężarek 7 gram. Polecam też ciężarki Rage'a, bo są wyśmienite. Na dodatek nie są zrobione z ołowiu, także trochę możemy się pochwalić, że dbamy o środowisko. No i jak w każdym zestawie dropshotowym, haczyk też polecam, haczyki Rage'a, bo są świetne. Ta sama firma robi, która robi haki offsetowe, te haki do dropshota. I pamiętajcie, żeby nie zrobić błędu, bo tutaj cały czas, mimo oczywiście wielu wskazówek od bardzo dobrych wędkarzy, którzy łowią na dropshota. Cały czas wielu wędkarzy, jak zauważyłem, nadal próbuje schować haczyk w gumie, zupełnie psując jej pracę, właściwie zabijając jej pracę. Dropshot jest
na tyle skuteczną metodą, o czym jeszcze za chwilkę powiem, że nie trzeba tego haka chować w gumie, wręcz przeciwnie, trzeba każdą gumę zaczepiamy tak o tak, powiedzmy, za pyszczek, jeśli tu możemy powiedzieć o jakimś pyszczku. No w każdym razie za sam koniec gumy, zostawiając resztę gumy bardzo swobodne, tak, żeby to pracowało. Ta guma będzie pracowała oczywiście falując tak w pionie i w ten sposób łowimy na dropshota. To znaczy, to jest metoda, która szczególnie jest dedykowana do miejsc takich specjalnych, takich jak zwalone drzewa, jakieś filary mostów, jakieś miejsca, gdzie z jakiegoś powodu drobnica się grupuje i obok niej pływają drapieżniki. Raczej to jest metoda bardzo statyczna, czyli nie na okresy, kiedy są super brania albo ryba jest rozproszona. Raczej łowi się w miejscach, gdzie widzimy zgrupowania ryb, które nie są chętne do pływania, do przemieszczania się. Wtedy, no z reguły to jest na jesieni, późną jesienią lub też wczesną wiosną, kiedy rzucamy, puszczamy oczywiście ciężarek do dna, ustawiamy sobie odległość, na której będziemy chcieli mieć przynętę. Przesuwając ten ciężarek, to jest bardzo prosty system do przesuwania ciężarka, można go przesunąć do samej gumy, można go odsunąć 80 cm od gumy, a to wtedy trzeba wziąć pod uwagę jeszcze kąt. Jak daleko rzucimy, to oczywiście żyłka jest wtedy pod kątem i guma no nie będzie w odległości o takiej, tylko będzie oczywiście mniejsze odległości od dna, tak? Czyli no powiedzmy, że mamy tutaj ten przyponik w tym momencie długości 40 cm, no to pod łódką będzie 40 cm od dna, no ale dalej od łódki już będzie 25, więc to też musimy wziąć pod uwagę. Generalnie przy dropshocie nie rzuca się daleko, rzuca się blisko, obławia się punktowo jakieś specjalne wybrane miejsca, tak? Przesuwając tylko delikatnie ciężarek pod nie i grając w miejscu chwilkę, szczytówką wędziska, przesuwając znowu pół metra ciężarek pod nie i znowu w miejscu gramy tą gumą. Na ryby, które są ospałe, które z jakiegoś powodu nie żerują intensywnie, to jest absolutnie niezastąpiona metoda, lepsza od wszystkich innych, no ale też jest dedykowana do specjalnych miejsc, tak jak powiedziałem. Jeśli mamy ryby rozproszone po jakimś dużym blacie, to, no to zanim trafimy na tą rybę bardzo wolno dżigując, to często mija tyle czasu, że ktoś, kto łowi szybko dżigując klasycznie, wykonuje w tym czasie 10 rzutów i łowi dwie ryby, a my nic, prawda? Więc po prostu statystyka tutaj działa. No ale cóż, dzisiaj spróbuję, mimo tej kanikuły letniej, spróbuję sobie połowić na dropshota, bo to po prostu wygląda ten shuffle shot, wygląda mi na wymarzoną przynętę dropshotową. Aż mi ślinka cieknie, zobaczymy co na to okonie. Trzymajcie kciuki. Muszę powiedzieć, że mi się podoba ta wędka do dropshota nowa, Prisma. Jest naprawdę przemyślana, zrobiona tak jak należy. Nie za długa, 20. Fajna akcja, paraboliczna, ale to jest wklejanka, więc szczytówka pracuje troszkę bardziej, ugina się niezależnie od całego blanku i to pozwala doskonale wyczuwać każde zetknięcie ciężarka z dnem. Ciężarek oczywiście ciągniemy po dnie, stajemy w miejscu i delikatnie przez chwilkę pracujemy gumką, tak żeby wywołać ten fajny falisty ruch, który powinien sprowokować okonia. Doskonałym pomysłem jest również oznaczenie tej szczytówki, samych dwóch ostatnich przelotek szczytowych. Oznaczenie przy pomocy takich białych pasków. Może dzisiaj to jest nie takie ważne, bo jest super dużo światła, ale w takie szare dni to na pewno będzie znacznie pomagało obserwować to, co się dzieje z przynętą. Dodatkowo oprócz tego, że oczywiście czujemy na całym blanku, bo to jest dość czuły blank, to jeszcze sama szczytówka ugina się i czasami te drobne, warto zauważyć te drobne drgnięcia szczytówki, które mogą oznaczać kontakt ryby z przynętą. No i dzięki tym paskom, które na tle nieba, niezależnie od tego, czy to jest ciemne niebo, czy jasne, mamy ciemne, jasne, więc świetnie się to obserwuje. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. No niestety, można było się tego spodziewać. Jest kompletna flauta, żar się z nieba leje. Już późne popołudnia, chyba jest ponad 30 stopni, masakra totalna.
No niestety też ryby zastrajkowały, te duże, absolutnie nieaktywne. Nawet było ciężko na sądzie coś wyczaić, także jakieś tam brania były, ale wstyd pokazywać takie rybki, no takie coś. Także uwierzcie mi na słowo, że coś tam było, jakieś branka, ale najważniejsze, że moim zdaniem te przynęty nowe Rage'a działają, bardzo fajnie wyglądają w wodzie i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na pewno będą łowiły ryby, po prostu trzeba dobrze trafić i tyle. Także myślę, że w tym sezonie jeszcze uda mi się pokazać i udowodnić nie tylko mnie, kolegom z teamu Rage'a, że na Floating Creatures Rage'a UV biorą ryby i to nie tylko małe, a żeby to zobaczyć i żeby być świadkiem tych połowów, sugeruję kliknąć tam na dole suba, kliknąć lajka, bo to zawsze jest fajna motywacja dla nas do pracy i do większych starań, żeby dla Was robić fajne filmy. Dziękuję za uwagę, cześć, do zobaczenia nad wodą.